To witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy In Taverna, zagramy dla Was troszeczkę muzyki, trochę muzyki celtyckiej, trochę muzyki irlandzkiej. Będzie folkowo. Więcej opowiemy Wam po prezentacji tego numeru w trakcie. Zapraszamy. Słuchajcie, to było w zasadzie dość proste, takie coś jak Facebook jest, prawda? W zasadzie pewnego wieczoru przeglądając Facebooka trafiłem na tablicy post, na grupie szukam muzyka, szukam zespołu, szukam ludzi do zespołu, post Adama Cudaka, który to poszukiwał właśnie muzyków do zespołu muzyki celtyckiej, muzyki irlandzkiej. Bez chwili zastanowienia napisałem do niego. Umówiliśmy się na pierwsze spotkanie, pograliśmy troszeczkę, doszliśmy do porozumienia, że będziemy wykonywać tę muzykę, spróbujemy założyć jakiś zespół. Początkowo graliśmy we dwójkę i po pewnym czasie znałem Pawła Kotarskiego, naszego skrzypka. Śpiewamy razem w chórze przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, ale wiem, że też jest właśnie po szkole muzycznej w klasie skrzypiec.
Zaproponowałem mu, że potrzebuje skrzypka do zespołu. Początkowo bardzo niechętny był w zasadzie. Sceptycznie podchodził do inicjatywy tego zespołu, ponieważ no nie zajmował się tą muzyką. Pojechaliśmy na próbę do Szczytna, ponieważ Adam jest ze Szczytna. I w zasadzie po pierwszej próbie wiedziałem, że Paweł jest kupiony, że Paweł się zaraził jakby tą muzyką celtycką. Dwa dni później do mnie zadzwonił i zapytał, kiedy będzie kolejna próba, także już miałem wtedy 100% pewności, że będzie z nami grał. I w zasadzie w ten oto sposób powstał nasz zespół. A nazwa Intaberna? Nazwa była troszkę wymyślana na prędce, dlatego że zaczęliśmy sobie nasz pierwszy występ od pracy dyplomowej Kuby, który musiał obronić tytuł licencjata. Musieliśmy podać na szybko skład, nazwę i trzy utwory wykonać, także z tą nazwą to tak troszkę nie mieliśmy czasu, a coś trzeba było wymyślić i ta taberna spośród wielu propozycji wydała się najbardziej sensowna. Potem myśleliśmy nad jakąś jeszcze zmianą, ale to już zostało, dlatego że taberna troszeczkę kojarzy się z muzyką dawną. To jest tytuł bardzo popularnego utworu po łacinie. Natomiast na nas taberna kojarzy się po prostu z takim miejscem, z gospodą, gdzie studzeni wędrowcy spotykają się w cieple przy kominku i razem spożywają potrawy i opowiadają sobie historię. Także takie mamy tłumaczenie i chcemy taką atmosferę tworzyć i propagować. Czy już po części odpowiedziałeś na pytanie w ogóle, czemu ta muzyka? Czemu ta muzyka? Co zainspirowało Cię do stworzenia zespołu, który gra muzykę celtycką? Zawsze to powtarzam, jak już wszyscy zadają to pytanie. Byłem kiedyś mały, a byłem kiedyś mały. Z brodą. Usłyszałem w telewizji, albo nawet zobaczyłem występ zespołu tanecznego Riverdance. Chyba teraz się rozumie, się to nazywa The World of the Dance. Michael Flatley, także jest to chyba najbardziej znana grupa na świecie tańcząca step irlandzki. Usłyszałem tą muzykę i wtedy poczułem, że to jest to, co chcę robić. I pamiętam to tę chwilę do dzisiaj po prostu, że jak byłem bardzo mały, to tamtej pory różnymi krętymi drogami dążyłem do tego, żeby dojść do tej muzyki. To już zacząłeś też o Riverdance, to są jakieś inne zespoły, może jakieś grupy muzyczne, z których czerpiecie? Czy czerpiecie po prostu z tradycji? Czerpiemy też z tradycji, ale nie mogę nie wspomnieć tutaj o Macieju Rumińskim i zespole Żałem, który... No to będę z Olsztyna. Z Olsztyna, tak to pozdrawiamy. To była moja pierwsza inspiracja w sumie, ten człowiek i ta muzyka i te albumy pierwsze, które pozyskałem wtedy. Jeszcze nie było internetu takiego, tylko pojętego, także jak ktoś dostał płytę, to wtedy miał tą muzykę, jak nie, no to... To trzeba było sobie radzić jakoś, w radio też czasami zagrali. Także to były moje pierwsze inspiracje, no potem już poszedłem dalej, także są już fleciści, bo ja też grałem na flecach głównie, także fleciści z Wielkiej Brytanii, Michael Van Gogh, Cormac Redknapp są takie nazwiska już bardziej znane w świadku i na nich się wiązuje. No właśnie, zaczęłeś też o instrumentach, jak i instrumentarium, bo tu będziemy gitara, skrzypce i mandolina. No tak po kolei zaczniemy ode mnie. Gitara akustyczna w zasadzie, ale elektroakustyczna, jak widzicie, jest podłączona kablem, ma moduł elektryczny, dzięki czemu mogę się nagłośnić. Idąc dalej, ten instrument to mandolina. Kolejny. To jest buzuki. Buzuki. Irlandzkie. To zależy od układu miejscowego. To od wielu czynników, bo i od stroju, od rodzaju strun, także buzuki irlandzkie, do tego są jeszcze flety. Whistles tak zwane. Tak jest akurat z aluminium, niskotonowy. Polska nazwa odpowiednik tego flety jest flecik polski, a tak naprawdę jest to znany na całym świecie instrument studiany przez wszystkich pasterzy, bo to jest po prostu fujarka pasterska, tylko że to jest jej jakieś tam rozwinięcie, ale na całym świecie wszystkie fujarki pasterskie mają praktycznie taką samą konstrukcję. Ewentualnie na wschodzie nie mają gwizdka, tylko wydobywa się dźwięk w troszkę bardziej skomplikowany sposób. Będziemy wnikać technikę. Trzeci instrument, skrzypce. Tutaj akurat jeśli chodzi o muzykę celtycką, no to można powiedzieć, kiedy jakby Europa zbliżyła się ku zachodowi, no to jakby ten instrument został, można powiedzieć, pochłonięty i doszło także wiele innych instrumentów, między innymi także gitara akustyczna. Tutaj akurat jestem nagłośniony przez mikrofon ATM350, jeżeli Państwu coś mówi.
Obecnie się używa w muzyce serbskiej wszelkiego rodzaju instrumentarium, także już nie ma żadnych ograniczeń, łącznie z elektroniką w pełnej krasie, włączenie z techno. To kto lubi? Jeszcze pytanie do Pawła, bo mało lubi. Masz, tak jak już wcześniej powiedział Kuba, ty nie miałeś wcześniej do czynienia z tą muzyką. I jak się odnalazłeś? Czy to było raczej łatwe, trudne, czy... Powiem tak, kiedy... Skąd grałeś źródła, żeby uczyć się tego? No oczywiście, szczególnie Facebook, to wymieniamy się informacjami, Adam tam wysyła różne kawałki, które chcemy zinterpretować. Ponadto no, też sam staram się trochę słuchać w internecie tej muzyki. Wcześniej raczej zajmowałem się muzyką klasyczną, z właściwego powodu, ze względu na fakt, że chodziłem do szkoły muzycznej, a potem zajmowałem się także poezją śpiewaną. Ta muzyka, podobnie też jak poezja śpiewana, wymaga dużego warsztatu, umiejętności, dlatego także tak może się wydawać, że to jest prawda do tańca i to są jakieś funty, opiera się na pewnych schematach oczywiście, ale no, wymaga to w czasie prób, kiedy spotykamy się razem, dogadania wielu aspektów w czasie gry. Na przykład Kuba robi odpowiednie uderzenia, tak? Ja akurat mam taką stawkę, w tym momencie wchodzę, Adam podobnie. No właśnie to jest kwestia wielu prób i ćwiczeń. Jak to właśnie wygląda też z próbami, no bo Adam, tak w Szczytnie, wy mieszkacie w Olsztynie, to jak to wygląda? Staramy się rzecz biorąc jakoś pogodzić, chociaż raz w tygodniu się spotkać i zrobić tą próbę. Raz u Adama w Szczytnie, raz tutaj w Olsztynie. I tak się wymieniamy. No całe szczęście, no to jest 40 minut jazdy samochodem, więc to jest moment. W zasadzie patrząc na to, jakbyśmy mieli z Jarot do Dywit w godzinach szczytu pojechać, no to w zasadzie też by nam pochłonęło to 40 minut albo i dłużej, więc... Dla mnie to nie ma różnicy, ja było już tutaj rano. A no właśnie. A na próbach dogadujecie się jakoś? Czy to jest tak, że po prostu jest jedne ciężkie zdanie kierownika? Argument się założy, tak, argument się. Ale nie, myślę, że każdy ma coś do powiedzenia, każdy gra na innym instrumencie, więc jakby nie można wpływać na tą drugą osobę, bo zna swoje możliwości, zna swój instrument. No po prostu staramy się złożyć jedną spójną, wspólną całość i cieszyć się tą muzyką. To też wygląda w muzyce irlandzkiej, czy ona jest bardziej nastawiona na techniczne odgrywanie, czy jest też miejsce na improwizacji, gdzie możecie otworzyć się, rozwinąć skrzydła? Jest, dobra. Znaczy, improwizacja, są miejsca na improwizację, ale to jest tyle nut, tyle tych utworów, to jest muzyka tradycyjna i jest pełna tych technologii, że tak naprawdę to trochę szpadają tutaj jeszcze wchodzić z nutami w tą kulturę muzyczną. Oczywiście czasami improwizujemy w jakichś tam mniejszych elementach, albo też aranżacyjnie, też nie mamy wszystkiego do wydania tak na to, że w każdym ludzie każdy wie co ma robić, tylko pewnie sobie dajemy, informujemy się w trakcie gry, ale ogólnie to w tej muzyce improwizacji jest mało. Więcej jest improwizacji na płaszczyźnie ozdobników, interpretacji, pewnych takich modyfikacji melodii. Można tam sobie coś trochę pofolgować, ale nie jest to taka podobna improwizacja, jaką można zauważyć w drzewie. To jest tylko schemat, coś leci z głowy, oddając się po prostu jakiejś euforii muzycznej i radosnej twórczości. Bo też wszyscy pracujecie, a ile czasu każdy z was indywidualnie przeznacza na doskonalenie siebie? Koniecznie już w tej muzyce, ale ogólnie. Jak wygląda wasz dzień jako muzyka? Praca, muzyka, myślę, jak każda inna, no po prostu. Jak masz wolny czas, to bierzesz instrument i pracujesz. Im więcej popracujesz, no tym masz lepszy efekt, no jak we wszystkim. To nie ma tak, że się bierze instrument i się gra, to są lata ćwiczeń w zasadzie. Nawet idąc do szkoły muzycznej, idzie się zazwyczaj od 7 roku życia. No ja tak poszedłem, mam teraz 24 lata, więc już parę lat jakby gram. Paweł podobnie. A Adam, bo już w ogóle jak się urodził i brodę miał, to już grał, także... To są lata pracy. Można chodziło o taką codzienną rutynę. Czy macie coś takiego, że... Ja mam na przykład takie definicje, z racji tego, że mało czasu, dużo do roboty, to na przykład sprawdzam sobie takie sytuacje, jak jeżdżę samochodem gdzieś dalej, to ćwiczę sobie śpiew. To też bardzo dobrze pomaga na senność. Jak się jedzie po nocy, się chce spać. Pieśni ukraińskie są rewelacyjne. To ratuje, pewnie to ratowało życie nie jeden raz. Oprócz tego czasami sobie gram, oglądam telewizję, ale tak nie mam ani mężczonej razem ze mną, bo ja to zapewne nie lubię.
Że oglądam telewizję, to sobie ćwiczę paluszki i też jakoś można, albo jak mam muszę 10 minut i nie jest zagospodarowany, nie mam co robić. To nie lubię siedzieć i nic nie robić i czekać, to biorę instrument, który mam na tak zwanym bodoradziu i sobie tam szybko przez te 10 minut pognam. I taką by to był też tam, który zawsze się ćwiczy. Bo nie zawsze jest tak, że można wydzielić kilka godzin dziennie. Ja nawet mam tak czasami, że no siądę coś zjeść oczywiście, no potem ręce trzeba umyć, żeby nie zakleić instrumentu, odpalę nawet komputer, zobaczę co kto tam na tym Facebooku napisał, albo sprawdzę pocztę, ale siedzę z tym instrumentem i coś tam sobie zawsze podegram, zawsze w palce rozruszam. Oprócz tego no komputer wiadomo pomaga, jest YouTube, są różne filmiki, gdzie można popatrzeć jak to gra, przygotować sobie jakiś tam numer. Także w wolnym czasie ja mam zawsze komputer, gitara akurat, to mi nie przeszkadza i mogę sobie tak poćwiczyć. Oczywiście jak mam koncert, czy trzeba coś przygotować porządnego, no to siadam po prostu i pracuję jak przy każdym innym zawodzie. A u ciebie? Zbyt systematyczny w pracy. To wygląda raczej tak, że jak zbliża się jakiś termin koncertu, no to wtedy się mobilizuję i staram się tydzień przed na przykład koncertem codziennie poświęcić godzinę czasu na ćwiczenie. I tak to mniej więcej wygląda. A czy w swoich aranżacjach utworów też coś dajecie od siebie? Znaczy już oprócz improwizacji, czy bierzecie po prostu utwór, który ktoś ileś tam lat temu napisał i odgrywacie go nutka w nutkę, czy jednak znajdujecie miejsca, żeby coś po swojemu dać? Na pewno się, ja na przykład aktorą utworów to często spróbuję się w jakieś pomysły na aranżację, bo to jest piekielnie trudna rzecz, jak dla mnie, żeby coś fajnego zaaranżować i zawsze zwracam na to uwagę i oczywiście jakieś pomysły, że tak powiem, sobie kradnę od innych, tak? No w sumie to już wszystko wymyślono pod tym względem, to raczej nie odkryję to Ameryki. Także pewne pomysły już tam gdzieś usłyszane stosujemy, ale też oczywiście nie jakoś tam konkretnie przekładając, ale to wychodzi w praniu. Ale zdarza się też, że czasami inspirujemy się jakimś wykonaniem i jest na tyle fajne, że troszkę niepotrzebnie jest coś zmieniać. Można na to wytolić w głowie się prowadzić. A gdzie was będzie można usłyszeć teraz? Macie jakieś plany koncertowe? Na pewno w Planecie 11, teraz. Teraz. Póki co będziemy grali w zasadzie parę dni po Mikołajkach w szpitalu dziecięcym. Dla dzieci zrobimy im w zasadzie takie Mikołajki z muzyką celtycką, irlandzką. A później kalendarz jest otwarty, także... Czy ktoś jeszcze z Państwa może ma jakieś pytania do zespołu? Wyczerpaliśmy temat, to myślę, że możemy zacząć grać. Niech przemówi muzyka. Thank you.
Pie Krzymo. Kolejny utwór to są trzy melodie zestawione ze sobą, dlatego że w muzyce irlandzkiej jest taki zwyczaj często, że robi się sety, czyli te melodie, które z tradycji pochodzą, łączy się w jakieś grupy dwóch, trzech, pięciu melodii różnych, prawda? Tam te trzy melodie, one mają zawsze zazwyczaj dosyć ciekawe tytuły. Pierwszy tytuł to jest Boys of the Town, drugi The Dust to Window Seal, trzeci Tools in the Bar, czyli karpie. Tak, także są wzięte tytuły. Te tytuły są dosyć osobliwe, zapewne wzięły się z jakiejś historii. Trudno dochodzić, bo to już są stare tytuły. Została tylko muzyka. Thank you.
piły? Nie? Badam. A propos aranżacji, teraz będzie właśnie jedna melodia irlandzka, składająca się z czterech części, Monaghan Jig, którą sobie jakoś tam po swojemu zaaranżowaliśmy. Będzie się spodobał. Tak. Thank you.
set złożony z trzech melodii, czyli Autumn Child, Road to Lindosvarna i Kulej Swój.
Mason's Apron. Czyli tak naprawdę dwie melodie irlandzkie. W jakże ciekawej aranżacji naszego autorstwa. Nie no, pierwsza melodia jest po prostu zagrana, nie ma co kombinować. Come on, I'm so back.